Gościem Chełmskiej Biblioteki Publicznej, a zarazem Dni Kultury Chrześcijańskiej w Chełmie, Wojciech Malajka, witam serdecznie. Aktor, profesor, dyrektor Teatru Syrena itp. itd. można powiedzieć, bo gdybyśmy się zaczęli zastanawiać i skupiać na wszystkich zajęciach, to podejrzewam, że moglibyśmy się nie wyrobić do początku naszego spotkania za godzinę. Trochę tego jest. No owszem, tak, ale ja lubię szybkość i pęd pewien, więc to realizuje się właśnie w tej wielości wyzwań. A które z tych wyzwań jest najbliższe sercu? Bo teraz najbliżej mi do szkoły teatralnej, a do uczenia zawsze było mi blisko. No teraz tylko dostałem tę przestrzeń w dosyć dużym rozmiarze. Zostałem lektorem Akademii, więc tej pracy jest dużo więcej. Katarzyna Suchcicka, w książce, o której dzisiaj będziemy rozmawiać podczas spotkania, to jest właśnie ta książka, o życiu i teatrze August Walczy. No, pokazuje Pana z różnych perspektyw, jako właśnie człowieka mocno zajętego. Ja paradoksalnie chciałbym zapytać o to życie i teatr. W Pana wypadku to są takie dwie rzeczy, które się strasznie mocno łączą i przeplatają. Nie da się ich rozerwać. No, ale to chyba oczywiste, no bo jak miałbym to rozdzielić? No, uczę się w domu, czyli w życiu, na pamięć, z trudem czasem tego, co mam mnie spotkać w teatrze czy w filmie. A czasem życie jest podporządkowane temu, co robię, czasem odwrotnie. W końcu znajduję czas dla rodziny. No, to tak się powiedział. Mówił Pan o tym, tej najświeższej miłości, czyli szkole. Jak Pan z perspektywy kogoś, kto uczy tego zawodu, postrzega kondycję aktorstwa teraz? Czy Pan był otoczony, będąc samemu w szkole, ucząc się, będąc po drugiej stronie barykady, był Pan otoczony z jednej strony wielkimi nazwiskami profesorów, a z drugiej strony to złote pokolenie Was. Także czy dzisiaj jest to już niedobrze? Wiem, no nie, chyba nie zmienia się wiele. Ludzie młodzi są ambitni, utalentowani. Może trochę mniej oczytani, skoro jesteśmy w bibliotece i mówimy o książce. Niekoniecznie tej, ale w ogóle. A poza tym, no to chyba wszystko jest po staremu. Oczywiście, że wiele zależy od tego, kto ich uczy, od podstawówki, jaki mają gust. Bo istotą w sztuce jest chyba gust. Albo łatwość ulegania modom i pewnej łatwiźnie, albo nie, właśnie stania na straży pewnej dyscypliny i pewnego reżimu. Warto, zresztą to wszystko mówię moim studentom, że warto o to walczyć, warto się ze sobą zmagać i nie poddawać takiemu ogólnemu bylejactwu. A ten gust, o którym też możemy przeczytać w tytule według Pana, to jest gust estetyczny, gust, nie wiem, artystyczny? Każdy. 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 I on wynika ze spotkań z ludźmi i ze sztuką. Albo się ulegnie i nie będzie się miało już ambicji szukać, a szukać trzeba do końca życia, szczególnie w sztuce. I zostanie na jakimś etapie właśnie no, średniej koncentracji sił. Albo będzie się, tak jak mówię, szukało do końca życia z całych sił. To się z pewnością opłaci. A czemu jest tak, że dzisiaj o ten gust trzeba walczyć? Zawsze trzeba było. Może to, że teraz jest łatwiej dotrzeć do wszystkiego i wszędzie, do tego złego gustu jest dużo więcej po prostu, ale zawsze trzeba było ruszyć głową, żeby wymyślić coś i według jakiegoś swojego świata, swojej wyobraźni, fantazji, talentu poruszać się jak z kompasem w ręku. Taniego, łatwego przebywania w kręgach takich
zbliżonych do sztuki i do artyzmu zawsze było dużo, ale celowo mówię, że to były kręgi zbliżone. Mhm. Artyści przez duże A, uprawiający sztukę przez duże Szy, zawsze musieli się borykać właśnie z banałem, oczywistością, jednoznacznością. Zostawmy malekata profesora, skupmy się na malekacie dyrektorze. Ach tak. Nie jest to też łatwą rzeczą. Może jest być dyrektorem w dzisiejszych czasach teatru, który z jednej strony przejmuje się i on jest tak troszkę w rozkroku, a dzisiaj mówi się o nim, że ma ciekawy repertuar, że bierze się za bary z klasycznym repertuarem i co więcej radzi sobie fantastycznie. Tak. Nie jest łatwo być i dyrektorem, i rektorem. Mhm. I zdaje się, że Państwo będą jednymi z pierwszych, którzy usłyszą tę nowinę, że ja kończę przygodę z teatrem jako dyrektor. Z końcem tego sezonu po prostu już się nie wyrabiam na zakręty. A czyli nie 8 lat, mnie jest łatwo godzić, ale przez 8 lat robiłem to, co robiłem i wydaje się rzeczywiście, że z miejsca dosyć takiego nonszalancko traktowanego przez środowisko zrobiło się miejsce, w którym grają aktorzy Teatru Narodowego, największe gwiazdy. I nikt nie ma obaw, że będzie kojarzony z czymś, co jest podejrzane. W teatrze spełnia się Pan praktycznie przez cały czas dużo pracy, ale i w filmie widać Pana praktycznie non-stop. Natomiast mam wrażenie, że częściej już w tych produkcjach, które są bardziej komercyjne niż takie, o których moglibyśmy powiedzieć, że ta rola gdzieś tam przejdzie i na zawsze będzie pamiętana. Nie tęskni Pan do takiej? No. Przepraszam. Pewnie, że tak, no ale w związku z tym chyba nie przesadzałbym z tą ilością mnie na ekranie, bo chyba aż tak dużo mnie nie ma. W teatrze powiedziałem więcej niż no właśnie, to jest pewna kwestia pewnego wyboru, ponieważ nie mam takich ofert, które zaciekawiły. To raczej szukam swojego miejsca w teatrze. Skoro powiedzieliśmy o rzeczach pierwszych, to jeszcze też się tego trzymajmy na koniec i kończąc rozmowy, bo nasz czas też jest ograniczony. Będąc jeszcze w kategorii film, powiedzmy o tym, że trzecia część Listów do M będzie niedługo też Pana udziałem. To dobra informacja dla tych... Chyba na święta, także jeszcze chwila, mamy maj. No ale nie będę ukrywał, że jesteśmy już po zdjęciach i teraz jest cały ten okres postprodukcji. Wojciech znowu jest Wojtkiem. Wojciech jest Wojciechem, tyle że w innym wydaniu. Po przejściach szuka swojego miejsca na świecie. I tą dobrą, optymistyczną informacją kończymy nasze spotkanie. Dziękuję serdecznie. Wojciech Malajkat był moim i Państwa gościem. Kiedy zadebiutowałem w Teatrze Studio jeszcze na czwartym roku studiów jako Hamlet, to jak Państwo wiedzą, w tym dramacie jest słynny monolog być albo nie być. To jest pytanie, które zadaje Hamlet sobie, światu. No i chciałby znać odpowiedź na to, czy warto żyć, czy nie. I któregoś dnia po słowach być albo nie być, o to jest pytanie, czy dla umysłu godniej jest znosić strzały i razy nieprzytomne losu, czy też wystąpić czynnie przeciwko morzu nieszczęść. Coś mnie zdekoncentrowało i się zatrzymałem i ani już nie mogłem sobie przypomnieć, co jest dalej, a tego dalej jest jeszcze na dwie i te strony mówienia. No więc zapadła taka cisza mniej więcej teraz. No i postanowiłem skorzystać z pomocy człowieka, który od tego jest, czyli z pomocy suflera. Bo sufler jeszcze jest w teatrze, tylko tak schowany, żeby go nie było widać. Mieliśmy w Teatrze Studio suflerkę, która była antysuflerką. Miała dwie przypadłości. Jak się zdenerwowała, to się jąkała. A druga polegała na tym, że bardzo lubiła oglądać, a nie podpowiadać.
Więc, kiedy tam ruszyłem w jej stronę, żeby dowiedzieć się, co jest dalej, to zobaczyłem taką suflerkę. Jak się zorientowała, że w ogóle patrzę na nią, to zrobiła tak. Bo sama była ciekawa, co jest dalej. Kiedy już dotarło do niej, że to nie jest właśnie występ, tylko rozpaczliwe wołanie o pomoc, to zaczęła się denerwować. Jak mówię, denerwuje się, jak się denerwuje, to się jąka. I ona zaczęła się jąkać, jeszcze nie podpowiadając. To było też jeszcze wspaniałe, bo robiła tak. Ratunku nie ma, a przynajmniej nie prędko. Więc zostawiłem tę stronę sceny i widzę, że ona tam pracuje już, usilnie szuka tego miejsca, no ale dobra, to idę w drugą stronę, bo stamtąd ma wejść Ofelia po monologu. No, a ponieważ monologu nie ma, no to idę tam, żeby jej dać do zrozumienia, że monologu raczej nie będzie, żeby już przyszła. To może coś się wydarzy na tej scenie, bo na razie nic nie dzieje, tylko chodzi aktor. Ale nie tym razem, bo to było jeszcze, ten debiut miał miejsce w 1986 roku, czyli w środku jeszcze reżimu. Słyszę taką rozmowę, którą przeprowadza Ofelia, czyli Gabrysia Kownacka, z ojcem, Poloniuszem, którego gra Jacek Jarosz. Zamiast czujnie obserwować, co się dzieje na scenie i polatować biedaka. Nie, tam słyszę tak. Słuchaj, u mnie na Ursynowie pomarańcze są po 3 godziny. Ty chcesz, to ja ci kupię ze 2 kilo. Teraz przecież, bo u was w Śródmieściu to po pierwsze są drogie, a poza tym nie ma chyba, tak? No i oni tam handlują pomarańczami. Więc wracam na tamtą stronę, gdzie byłem już przed chwilą, ale nie po to, żeby uzyskać pomoc od suflerki, bo właśnie ją znoszą, widzę. Żeby nie robiła hałasu, to ją tam przesuwają, żeby nie ten. I pokazuje inspicjentce, czyli szejkowi, który jest odpowiedzialny za to, żeby wchodzili aktorzy na scenę, że dobrze byłoby, żeby z tamtej strony Ofelię dać jednak. Więc co słyszę? Inspicjent. Ona normalnie się porusza bezszelestnie, ale ponieważ jest awaria, no to słyszę inspicjent. Powiedzmy, że to jest scena. Jak Państwo powiedzieli, tu zacząłem monolog, tu. Poszedłem tu do suflerki. Nie udało mi się znaleźć pomocy. Poszedłem tu do Ofelii. Nie ma pomocy. Wróciłem tu, ale Ofelia jest tam. Słyszę, jak teraz inspicję. Po cichu biegnie, żeby go nie było widać, bo nie przebiegnie przede mną, prawda? Do Ofelii. I wypycha wreszcie tę biedną Gabrysię, która jeszcze jak biegała, to miała co. Rany boskie, myślałem, że to się nigdy nie skończy. Pech chciał, że na tym przedstawieniu był krytyk. I przeczytałem taką recenzję parę dni później w gazecie. Na młody, obiecujący, na wszystko, aktor, gra, debiutuje jak Hamleta. Niestety monolog być albo nie być umyka uwadze widza. Co zbawiasz, spał czy co? Przecież było, tego monologu w ogóle nie było. Było 4 wersy poszło. No więc to jeśli chodzi o takie depresyjne momenty w tym zawodzie, to był jeden z takich okresyjno-depresyjnych.